imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przychodzę, by żebrać o święte przygotowanie do Eucharystii, do tego cudu jedności nieba czystej ziemi, do tej świętej obecności i jedności przed Tobą, Ojcze, Tobą, Jezu i Tobą, Duchu Święty. Pomóż mi, Maryjo, przeżyć tę Eucharystię od początku do końca w sposób święty. Sam z siebie nigdy nie będę w stanie być skupiony, bo jestem nędzą samą. Mamo, pomóż mi, Duchu Święty, prowadź. Przepraszam za wszystko, co zmarnowałam w tym czasie od ostatniej do dzisiejszej Eucharystii. Przepraszam za łaski przeze mnie zmarnowane, odrzucone. Przepraszam za dobro nieuczynione, odrzucone. Przepraszam za każdą myśl, że jestem lepsza w czymkolwiek i wobec kogokolwiek. Za moją pychę. Za ocenianie innych. Za sianie zgorszenia. Swoim zachowaniem, słowem, zaniedbaniem. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. W cichości serca, bracie, siostro, spokojnie, pokornie przeczytaj Słowo Boże. Duchu Święty, dotykaj nas i otwieraj na to, co jest nam teraz potrzebne. Ty nas przenikaj Słowem Bożym.
Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. W jaki sposób dziękować Tobie mam, że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Tobie chcę ofiarować życie me. Moje serce w ofierze Jezu weź. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Panie, cóż ja mogę Tobie dać? Wszystko należy do Ciebie, a ja przychodzę nędzny, grzeszny, słaby, ale umiłowany przez Ciebie. To Twoja miłość sprawia, że jestem tu i teraz, że dajesz ten czas przygotowania do Eucharystii. To Twoja łaska, to ten skarb, ta perła, która jest mi dana, by owocowała na wieczność. Ja Ci przynoszę nędzę, moje słabości, ponieważ jestem po sakramencie pojednania. Ofiaruję Tobie, Panie, wszystko. Całe moje jestestwo, moich bliskich, moją rodzinę, serce, duszę, umysł, ciało, człowieczeństwo i dziecięstwo Boże. Przyjmij mnie, przyjmij moją rodzinę i wyproś mi świętość. Świętość, która oznacza, że będę w końcu żyć jak Twoje dziecko. Nie chodzi o wielkie rzeczy, lecz o pełnienie woli Twojej z miłością. Gdy kapłan będzie przygotowywał chleb i wino z kroplą wody, ja oddaję Tobie siebie. Moją rodzinę, każdego po imieniu, z wszystkim, co nosi w sercu, co przeżywa i doświadcza,
a dla mnie jest tajemnicą, lecz dla Ciebie jest wszystko jasne. Ponieważ kończymy nowennę za przyczyną rodziny Ulmów, ofiaruję Tobie, Panie, te 9 dni modlitwy za ich przyczyną w intencji naszych rodzin. Ty wiesz, jak nas formować. Ty wiesz, czego nam brakuje i co robimy z łaskami. Spraw, Duchu Święty, aby każde słowo w czasie tej Eucharystii przez nas usłyszane, przez nas wypowiedziane było z głębi serca świadome. Po wyśpiewaniu hymnu Święty, 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 Duchu Święty, wstępujesz i oto widzę oczami wiary na ołtarzu Jezusa Jego święte ciało. Widzę kielich z krwią Chrystusa i słyszę słowa: bierzcie i jedzcie. Dzieci moje, bierzcie i pijcie. Dzieci moje, to dla was i za was. Dziękuję, Panie, za Twoje ciało i Twoją krew, wydane i wylane dla nas i za nas. Dziękuję za męczeństwo rodziny Ulmów, za ich wstawiennictwo przez te 9 dni nad nami i za nami. Wszyscy święci, błogosławieni, sługi Boże i dusze w czyśćcu cierpiące. I my tutaj zebrani razem, nasze rodziny, wołajmy do Ojca. Ojcze nasz. Niech każde słowo będzie świadome, Duchu Święty. Pomóż. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto tęskniący Bóg, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało moje, życie moje, relacje, małżeństwo i rodzicielstwo. I bracie, siostro, otrzymujemy najcenniejszą perłę, największy skarb samego Boga. Idźmy z uśmiechem przyjąć Jego miłość, Jego ciało i krew do naszego życia,
Jezu, rozgość się w naszym sercu, w naszej rodzinie. Potraktuj naszą rodzinę, nasze serca jak swój dom. A wy, Józefie i Wiktorio wraz z dziećmi, módlcie się za nami nieustannie, by nasze rodziny kroczyły drogą świętości i zbawienia, odważnie, z miłością i pokorą. Gdy przyjmiesz Jezusa do swego serca, dziękuj, kochaj, proś i trwaj w ciszy. Bóg, człowiek w tobie. Po błogosławieństwie bądź ze swoją rodziną tak, jak życzyłby sobie tego Jezus. Bądź pełen pokory i miłości. Bądźmy dla siebie nawzajem pełni miłości, dobra, łagodności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.